Lustro. Jakie będzie wasze spotkanie? Zobaczmy, jakie są wasze myśli, uczucia i zamiary w stosunku do waszego spotkania. Zobaczmy, co naprawdę myśli wasza osoba ukochana, czy chce się spotkać. Czy zamiary tej osoby, o którą pytacie, są szczere? Witam, kochani Państwo, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zostań moim subskrybentem, subskrybentką dziś. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz darmowe wróżby na rozmaite tematy. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Kontakt ze mną jest przez e-mail i mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod tym filmikiem i w komentarzach. Proszę również o komentarze do tego filmiku. Czy z Państwem to lustro rezonuje? Wasze historie? Wasze sprawy, które być może dokładnie tak jak w lustrze niestety funkcjonują. Nieraz są to sprawy trudne, kryzysy, zerwanie w związku. Także zobaczmy, przyjrzyjmy się. Jeśli Państwu będzie podobać się to wideo, proszę również o kciuczek w górę, czyli like, dla wymiany energii. Dziękuję z góry serdecznie za wszystkie interakcje, za wymianę energii między nami i za to, że jest nas coraz więcej. Już prawie 3000 subskrybentów. Zaczynajmy, kochani. Strona prawa, białe karty Lenormanda, to ty, osoba pytająca. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, wyglądasz tak. Chodzi tu o energię osoby pytającej. Osoba, o którą pytasz, twoja osoba ukochana, za którą tęsknisz, o której myślisz, niezależnie, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, wygląda tak. I jest tutaj u mnie stroną lewą, czyli te brązowe karty Lenormanda. Zacznijmy, kochani. Zacznę od waszych myśli i myśli partnera o waszym spotkaniu. Wasze myśli w głowie są jasne. Mentalnie pragniecie się spotkać jak najszczerzej. Macie bardzo tu pozytywne energie. Bardzo pozytywnie myślicie o tym spotkaniu i jesteście otwarci, nastawieni bardzo pozytywnie, z pozytywnymi myślami. Idziecie, wszystko jest u was klarowne i jasne. Czyli bardzo pozytywne wibracje. Akcja. Również karta numer jeden. Jedynka w Lenormandzie mówi o nowym początku. Czyli mentalnie jesteście nastawione na nowy początek, na coś, co się zacznie. Nowa historia, nowa miłość, nowe partnerstwo, nowa przyjaźń, nowa relacja, która da wam szczęście, przynajmniej takie oczekiwania macie, idąc na to spotkanie. Lub jakiś nowy początek, nowa szansa z byłym partnerem, który wraca, któremu dajecie jeszcze raz szansę. Tutaj jest bardzo pozytywna energia na nowy początek. Emocji dużo, które opływają was. Pozytywne, głębokie, czułe emocje.
Także jesteście mentalnie nastawieni, nastawione bardzo, bardzo pozytywnie na spotkanie z Waszą osobą ukochaną. Chcecie początku, chcecie akcji, chcecie nowej szansy, chcecie dużo emocji, pozytywnych wibracji, namiętności. Karta ta mówi również o dobrej energii, o sile, o pała, o coś pięknego, co chcielibyście przeżyć, coś pozytywnego, co dobrze się rozwinie, o radości, optymizmie, o dużej magnetyczności, czyli przyciąganiu chemii, dobrej chemii, czyli dobrej seksualności. I to chcecie w Waszym partnerze czy partnerce, w Waszej osobie ukochanej dostrzec i zobaczyć. Także właśnie takie energie mi się u Was mentalnie pokazują. U partnera, no partner chciałby tutaj przede wszystkim porozmawiać, tak? Myśli o rozmowach, jest niezapokojony, jest nerwowy, niepokój, który nim ogarnął, jeśli chodzi o spotkanie z Wami. Być może denerwuje się przed tym spotkaniem, ponieważ wie, że będą czekać Was rozmowy, które są tutaj niezbędne i których on również chce. No, rozmowy mogą być chaotyczne, nerwowe, ale są tutaj też jakieś tajemnice niewyjaśnione. Karta pod osłoną nocy, księga zamknięta, jakieś tajemnice, o których musicie być może porozmawiać, wyjaśnić sytuację na pierwszym spotkaniu, co jest tutaj jeszcze niewyjaśnione, niejasne, ukryte. Tutaj partner, z którym się spotkacie, myśli również o głębszych jakichś uczuciach, tęskni za jakimiś emocjonalnymi tutaj sprawami, za relacją. Jest gotowy, by otworzyć być może następny kapitel, następny rozdział, następną fazę związku lub nowy związek. Niemniej jednak należy tutaj to, co jest pod osłoną nocy, czyli ukryte, wyjaśnić. Porozmawiać o tym, czyli najważniejsze są tu w jego głowie to, o czym on myśli, rozmowy. Teraz, kochani, przejdźmy do poziomu drugiego, czyli do poziomu serca. Jakie są Wasze emocje w stosunku do spotkania? Tutaj chodzi o to, że Wy emocjonalnie jesteście przygotowani, czyli osoba pytająca, na związek, na to, by sprawy związkowe, sprawy relacji, niezależnie czy będzie to nowa relacja, czy stara relacja powracająca, której dacie jeszcze raz szansę, jesteście nastawieni, by sprawy tej relacji rozwinęły się bardzo pozytywnie i by nowy początek tutaj, który mamy, ta karta znamionuje nowy początek, przyniósł właśnie Wam szczęście, radość, pozytywność. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy pragną mieć dziecko, bociany i dziecko, kołyska, mówi absolutnie i definitywnie o dziecku, o ciąży, o potomstwie, o planach na dziecko. Tutaj chcecie na pewno partnerstwa, które oparte jest właśnie na bardzo, bardzo pozytywnym, dobrym rozwoju, na jakichś pozytywnych zmianach, na przykład u jakichś tam, przypuśmy, ekspartnerów, którzy wracają, o tym właśnie, że Wasze zamiary w stosunku do spotkania są bardzo, bardzo tutaj pozytywne, jeśli chodzi o budowanie relacji i no, jeśli chodzi, przypuśmy, dla tych, którzy tego pragną, o posiadanie potomstwa, tak, czyli być może plany na nowe dziecko. Także małymi kroczkami tutaj rozwinie się coś pozytywnego, czego Wy właśnie tutaj emocjonalnie pragniecie. Czego pragnie emocjonalnie Wasz partner? Wasz partner troszeczkę nie będzie pokazywał autentycznej twarzy na spotkaniu. Jest zamaskowany, czyli coś gra, coś udaje, coś no nieszczerze tutaj pokazuje lub zagrywa. Tu jest troszeczkę taka dwulicowość, jakaś no fałszywa może gra, maska, maskarada. Być może też mówi ta karta o tym, że partner nie jest emocjonalnie ufny. Być może przeżył coś, co jest po prostu teraz obciążeniem i jest jakiś nieufny. Jakiś
który też nie może się otworzyć dokładnie, bo pokazuje inną twarz niż w realności jest, tak? Ale to powinno się wyleczyć, ponieważ to, ta nieufność, być może jakaś maskarada, jakieś takie nieszczere właśnie tutaj zagrywania, powinny się wyleczyć z biegiem czasu. Karta numer 5 mówi o drzewie, które się rozrasta, jest zdrowe, silne. Czyli tutaj ta sytuacja z tą nieufnością, czy jakąś maskaradą właśnie, nieuczciwością, nieszczerością powinna się wyleczyć i powinna odejść, ponieważ mamy kosę, która odchodzi, czyli na odejściu. Więc ta maskarada, nieuczciwość, czy ewentualnie jakieś granie na dwa fronty powinno się skończyć i odejść w okresie jesiennym i powinno tutaj to uleczenie tych takich jakichś zafałszowanych spraw przynieść w jesienią dobre rezultaty, dobre plony. Więc tutaj nawet jeśli Wasz partner idzie na spotkanie i jest nieufny lub nieszczery, lub nie chce pokazać swojej uczciwej, normalnej, autentycznej twarzy, to powinno z biegiem czasu się wyleczyć. Zobaczmy, kochani, teraz jakie są zamiary, plany Wasze i Waszego partnera, Waszej osoby ukochanej. Zamiary Wasze jest spotkanie. Spotkanie, czyli randka, właśnie o spotkaniu jest ten temat, czyli właśnie tutaj to jest ta karta spotkania. Czyli Wasze zamiary są na pewno się z tym człowiekiem Waszego serca spotkać. Tutaj są jakieś komplikacje nagle, no nie wiem, czy opóźnienia, czy komplikacje, czy jakaś inna kobieta jeszcze w zanadrzu, ale wszystko rozwinie się dobrze i stabilnie. Natomiast nawet jak będą jakieś tej, no nie wiem, trudne problemy, czy skomplikowane sprawy, to za pomocą rozmów, o których tutaj mówi też karta pierwsza, że rozmowy będą ważne, tutaj to się powinno unormować, ponieważ karta stabilizacji, wszelakiej stabilizacji, czy egzystencjonalnej, domowej, zawodowej, finansowej, czy stabilizacji w związku, to będzie Waszym priorytetem w Waszych planach i zamiarach. Czyli stabilność stworzyć, stabilny związek, tak? Stabilną sytuację. Oczywiście ta karta mówi również o tym, że być może poprzez te skomplikowane jakieś tutaj sprawy po Waszym spotkaniu stwierdzicie, że na razie należy się bardziej skupić na swojej pracy, czy na założeniu firmy, czy na firmie, czy na zarabianiu pieniędzy, na swojej stabilizacji finansowej. Natomiast te problemy będą się dobrze rozwiązywać, ponieważ tutaj mieliśmy dobry rozwój bociany, pozytywny rozwój spraw, pozytywny rozwój nowej relacji. Tutaj na dnie karty Lenormanda u Was jest karta Księżyca. Karta Księżyca i Nocy była również tutaj u partnera na poziomie głowy, czyli to są te same karty. Coś powinniście wyjaśnić poprzez rozmowę, spotkania, pisanie, komunikację. Powinniście te sprawy jeszcze, które są nieklarowne, niejasne między Wami, czy tajemnicze, czy za, jak to się mówi, zakryte, tak, ukryte pod osłoną nocy, wyjaśnić. Tutaj jest tęsknota również w tej karcie za męską energią, za relacją, za głębszymi uczuciami, tęsknota za jakimś pięknym związkiem, natomiast sprawy, które wszystkie są między Wami nieklarowne, powinniście wyjaśnić i przez to właśnie być może tutaj opóźnienia, tak, jeśli chodzi o rozwój Waszego związku, również skupienie się na pracy jest ważne, aczkolwiek pytając o relacje tutaj w tym lustrze, oczywiście Waszym celem, Waszymi zamiarami, Waszymi planami jest stworzenie stabilnej, solidnej relacji z tym partnerem. Jeśli chodzi o zamiary, plany Waszego partnera, Wasz partner chce szczęścia. Karta Gwiazdy mówi oczywiście o szczęściu. Szczęście, klarowność, wyjaśnienie wszystkich spraw, spełnienie marzeń. To jest głównym celem tutaj i zamiarem Waszego partnera. Wasz partner myśli, że jest najwyższy czas, ma też być może presję czasu, że jest najwyższy czas, by mieć jakąś piękną, szczęśliwą,
tutaj relację, która opiera się na klarownych, jasnych sprawach. Tutaj myślę, że partner, jeśli nawet był nieszczery, tu wróćmy do tej karty maskarady, nieszczerości, jeśli nawet był nieszczery, to tutaj będzie musiał podjąć jakąś decyzję, tak? Na dwoje babka wróżyła, czyli ma jakieś być może dwie opcje, ale będzie musiał się zdecydować na jedną i o tym powinniście, myślę, podczas spotkania też porozmawiać, by nie było jakiejś takiej tej dwojakości działania, czy właśnie niezdecydowania. Tutaj powinien Wasz partner rozegrać właśnie jedną opcję, tak? Czyli zdecydować się na jedną opcję i nie zagrywać właśnie na dwie strony. O tym powinniście, myślę, z partnerem porozmawiać. Jeśli chodzi tu o spód karty, na dnie kart Lenormanda u Waszego partnera, o którego pytacie, jest dziecko, czyli nowy początek, uleczenie wszystkich starych balastów, spraw. Tą kartę mieliście Wy również w sercu, czyli nowy początek, nowa szansa, nowa relacja, marzenie o czymś, co się zaczyna i jest piękne, tak? Bez balastów, jest pozytywne. Także o tym myślicie tutaj Wy na poziomie serca i partner właśnie w swoich planach. Takie są tutaj, kochani, tendencje, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. Zobaczmy rady Tarota. Co rady Tarota powiedzą tutaj do Was o tym spotkaniu? Na poziomie mentalnym, o, coś się tutaj zmieni, kochani. Koło fortuny, czyli szybkie zmiany, szybkie wydarzenia, szybkie przedsięwzięcia, szybkie być może decyzje, komunikacja szybka i coś, co teraz być może się jeszcze opóźniało, nie układało, przemieni się na lepsze. Koło fortuny mówi o tym, że odwraca się Wasz los, odwraca się i przyjdzie coś raptownie nowego, pozytywnego oczywiście. Mamy tutaj kolor zielony, czyli nadzieja, wszystkie chmury, tutaj widzicie, które są na dole, tak, się rozjaśnią. U góry jest już jasne niebo, zielone, czyli pełne nadziei na lepsze właśnie rozwiązanie spraw. Czyli coś pozytywnego stanie się między Wami, wydarzy się, coś się zmieni. Zobaczmy teraz na poziomie serca, co przyjdzie na poziomie serca. Król kielichów, kochani, król kielichów, czyli partner zakochany, osoba, której myślicie, i również Wy, ponieważ tutaj nie mówi ta karta tylko o osobie męskiej, czyli Wy razem, jest szansa na miłość, na nowe uczucia. Król kielichów, oczywiście romantyczność, no flirty, zakochanie się, nowa miłość, nowy początek, piękne uczucia, emocje, które Was opływają. Karta ta znamionuje i obiecuje Wam po prostu nową, piękną, romantyczną relację. Także kochani, myślcie tutaj, idźcie za głosem serca, myślcie sercem, myślcie uczuciami. I tutaj ta karta mówi o tym, żebyście dążyli do celu, właśnie jeśli Waszym celem jest piękna, romantyczna relacja, to pójdźcie za głosem serca. Jeśli chodzi o zamiary i plany, kochani, zamiany i plany u Waszego partnera i u Was, czyli obopólne, wow, dziesiątka kielichów, kochani. Miłość, szczęście, spełnienie emocjonalne i uczuciowe, spełnienie marzeń, radość, pozytywne energie, romantyczność, pozytywne myśli, uleczenie wszystkich starych spraw, spełnienie w miłości. Kochani, tego Wam życzę. Po tej karcie już nawet nie chcę wyciągać nic innego, ponieważ ta karta mówi nam o spełnieniu marzeń. I tego wszystkim życzę. Zobaczmy jeszcze być może, kochani, co chce Wam powiedzieć partner. Co chce Wam tutaj za pomocą Liebes Orakel, Botschaften von Herzen, czyli orakel miłości, przekazy płynące prosto z serca. Zobaczmy, co chce Wam Wasz partner przekazać. Oj, pytanie.
wypadła mi już karta. Bleib dir selbst treu, czyli zostań sobie wierna. Zostań autentyczna, zostań taką, jaką jesteś. Nie udawaj nikogo, nie bądź kim innym, jeśli się spotkacie. Nie bądź jakaś sztuczna, czy nie rób z siebie jakiejś kukły. Nie rób z siebie jakiegoś, nie wiem, jakiejś kobiety, która chce się absolutnie tylko mężczyźnie za wszelką cenę spodobać i robić to, co on chce, tylko pomyśl tutaj o swojej autentyczności i za to będziesz na pewno doceniona, za to będziesz szanowana i lubiana. Pomyśl o swojej właśnie naturalnej, autentycznej postawie zachowaniu. Zostań sobą. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. I to zaprocentuje na pewno czymś pozytywnym, kochani. Bleib dir selbst treu, zostań sobie wierna, czyli twoje reguły, twoje priorytety, twoje dla ciebie ważne sprawy w relacji, w związku, u mężczyzny. To wszystko, po prostu to, co ty autentycznie myślisz. Zostań temu wierna i nie zmieniaj swoich własnych priorytetów. Dziękuję, kochani, serdecznie za odwiedzenie mojego kanału dzisiaj w sobotę. Życzę miłego oglądania. Możecie oglądać sobie 2 lub 3 razy ten filmik, by przemyśleć wszystko jeszcze raz, jeśli chodzi o Waszą randkę z osobą ukochaną, o której myślicie, za którą tęsknicie. Przygotujcie się do tego spotkania, idźcie na to spotkanie, na tą randkę otwarci, pogodni, w pozytywnym nastawieniu i również autentyczni. Bądźcie sobie wierni, bądźcie sobie wierne. Nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Nie mówcie czegoś, nie opowiadajcie i obiecujcie, nie obiecujcie czegoś, czego nie spełnicie i w co nie wierzycie. Zostańcie sobą i wtedy będzie szansa na piękną, romantyczną miłość, czego Wam wszystkim i również sobie życzę. Do usłyszenia, kochani, w następnym filmiku.